Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pogadamy sobie pokrótce o graczu, którego pewnie kojarzycie, jeżeli oglądacie moją serię z Barda z W58. Jest to oczywiście Fake Coca, który niedawno wbił 400 poziom, no i pobił absolutnie wszystkie rekordy, dlatego że wbicie tego 400 poziomu zajęło mu zaledwie 115 dni, więc no powiem wam szczerze, że imponujące, no ale nie o tym tak naprawdę głównie chciałbym dzisiaj pogadać, dlatego że ostatnio wszelkie Discordy Shakes'a obiegł pewien screen, może go już widzieliście, może jeszcze nie, oczywiście dzisiaj również wam go pokażę, bo Coca chyba zgłaszając właśnie swoją postać do tych rekordów, gdzie pokazał, że to jest jego postać, pokazał dowód, pokazał również na tym screenie Mushroom Spade'a. No i powiem wam szczerze, że ten Mushroom Spade robi naprawdę ogromne wrażenie z tej postaci, no bo serwer w tym momencie ma, no powiedzmy, niecałe 4 miesiące, no nie, start był 19 sierpnia, mamy teraz, jak ja to nagram, 12 grudnia, wy to chyba dostaniecie 13 grudnia, no to powiedzmy niecałe 4 miesiące, no i wydać taką ilość grzybów, pewnie już gdzieś tam w tytule widzicie jaką, no to jest dla mnie chore, no i dzisiaj właśnie omówimy, jak to wygląda, jakie rekordy pobił przy pomocy takiej ilości grzybów, no bo to jest tak naprawdę, w ogóle Coca to jest inny poziom gracza, nie? Tutaj już tak naprawdę grzyby w ogóle nie robią różnicy, on sobie gra na tych grzybach tak jakby w ogóle tego nie odczuwał, że wydaje, jakby to była dla niego waluta darmowa czy coś w tym stylu, więc no tutaj nieograniczona może bardziej, a nie tyle co darmowa. Więc no to jest zupełnie inny poziom gameplayu, no i dzisiejszy mam nadzieję, że krótki odcinek właśnie temu poświęcę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, jeżeli takie odcinki ciekawostkowe wam się podobają, nie zapominajcie o tym, w tym momencie zjeżdżajcie, kliknijcie, powtórzyłem drugi raz, żebyście na pewno to zrobili, zostawcie komentarz, co wy o tym wszystkim sądzicie, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle, chyba możemy powolutku zaczynać, także przede wszystkim ten screen. Screen, od którego może zacznę, bo to jest, tak jak wspomniałem, najciekawsza rzecz. No i w tym momencie wam się pokazuje właśnie na ekranie. Jak widzicie, mamy tutaj Coca. Mamy 400 poziom. Dopiero co wbił, tak jak wspomniałem, więc wnioskuję, nie jestem tego pewien, ale wnioskuję, że właśnie jest to screen po to, żeby zostać wpisanym do tych rekordów, do których też zaraz przejdę. No i jak sami widzicie na screenie, widzimy 400 poziom. Widzimy szczegóły jego postaci. Widzimy grzybki, które ma zakupione. Jest to 338 tysięcy grzybów, prawie 339 tysięcy, no i Mushroom Spade, który pokazuje ponad 1 000 000 grzybów, dokładnie tam 1 110 000 około, więc jak widzicie, tyle Coca wydał przez niecałe 4 miesiące grania na tej postaci. Coca możecie kojarzyć też z serwera 47 bodajże, międzynarodowego, gdzie tam chyba Turor miał też swoją postać i Turor bardzo długo tam był top 1, Coca był top 2, Coca chyba tam grał magiem, no i właśnie oni tak dziwnie się zetknęli, no bo serwer 47, można by było pomyśleć, że nie jakiś gigamocny, no bo wiadomo, no ludzie tam już czekali na 50 i tak dalej, no a tu nagle dwóch takich potężnych grzybiarzy się spotkało na jednym serwerze, no i właśnie oni sobie tam cisnęli. Turor jak tam jeszcze grał, no to robił po kilkaset razy legendarny loch, Coca tak samo na tym magu, no i tak jego gameplay wyglądał, on tam miał nick chyba, nie wiem, La Cocaina albo coś takiego, no nie jestem przekonany, on jest w ogóle chyba z Niemiec, jak tutaj patrzymy na tego screena, no to widzimy, że napisy są niemieckie, więc chyba jest z Niemiec, no ale tak czy inaczej, jak sami widzicie, ilość grzybów naprawdę robi wrażenie, jest to coś niesamowitego jak na niecałe 4 miesiące gry, no ale grzybki wydane można powiedzieć, że idealnie, no też pamiętajmy, że on jeszcze ma prawie 340 tysięcy na koncie, więc on ma po prostu te grzyby kupione na zapas, no a nie wydał jeszcze tylu grzybów, ile tutaj Mushroom Spade podał, no ale tak czy inaczej te 700 tysięcy grzybów około już ma wydanych na tą postać, no ale tak jak mówię, grzybki bardzo dobrze zainwestowane, no bo widzimy na pierwszy rzut oka, może już wam tego screena wyłączę, bo chyba tutaj nic ciekawego już nie ma więcej. Jak widzicie, no mamy przewagę. Mamy zdecydowaną przewagę od Coca, w sensie no Coca w porównaniu do innych graczy, dlatego że mamy prawie 69 tysięcy czci, Shantar ma 67 tysięcy, no a reszta już tutaj 63, 62. Jak na serwer, który ma zaledwie niecałe 4 miesiące, to przewaga jest bardzo mocno widoczna. Przeważnie takie przewagi się robią, gdy serwer już tak naprawdę jest nieaktywny, powiedzmy, gdy już mało osób na nim gra, gdy już serwer stoi naprawdę długo, tam nawet kilka lat, no a tutaj już taką przewagę w te kilka miesięcy Coca sobie zrobił, no ale za tyle grzybków nie ma co się dziwić, bardzo ładnie tutaj poleciał. Chciałbym uczulić na niektóre komentarze, bo wiem, że zaraz ktoś tam będzie
doszukiwał się jakichś teorii spiskowych i tak dalej. Ja nigdy nie lubię robić odcinków właśnie o temacie grzybkowym, że tak powiem, no bo zaraz te komentarze mnie dobijają, jak nieraz to czytam, jak tam ludzie mają głowy pozamykane, więc tutaj apeluję, jeżeli ciebie, to oczywiście nie jest nic złego, jeżeli ty nie chcesz, bądź ciebie nie stać na taką grę, to po prostu otwórz głowę i pomyśl o tym, że kogoś może być stać i ktoś może sobie luźno wydać tyle tysięcy euro już w tym momencie na postać i raczej nie by jest to dla niego problem po prostu. No ludzie mają, wiadomo, różne tam różnie są zamożni, powiedzmy, jedni bardziej, drudzy mniej, więc tutaj chciałbym, żeby uniknąć po prostu takich komentarzy, bo raczej to będę usuwał albo po prostu ignorował, dlatego że nie chce mi się czegoś takiego czytać. Koka po prostu, tak jak już wspomniałem, to nie jest jego pierwsza postać, już na W47 udowodnił, że może sobie pozwolić na tak rozrzutną, powiedzmy, grę, więc nie ma w tym totalnie nic złego. Dobra, tu jeszcze taka anegdotka ode mnie. No i co, jeżeli chodzi o jego postać, no to mamy Mushroom Spade BMW 530D z 2016 roku, ale to już jest dość stary opis, nie wiem ile takie BMW kosztuje, szczerze mówiąc, nie interesuje się jakoś bardzo, no ale powiedzmy niech będzie. Mamy kopalnię gemów 62, przepraszam, po niecałych 4 miesiącach gry, no i mamy kopalnię tutaj złota 23 poziom. Co więcej, no gemiki oczywiście bardzo mocne, no ale po samej postaci widać, że jest to postać topowa. Natomiast co nas interesuje, nas najbardziej interesują rekordy, które Koka na tej postaci pobił. Nie będę wam oczywiście tego pokazywał, tylko wam przelecę i wymienię. Przede wszystkim to jest właśnie ten poziom 400. Poziom 400, który Koka wbił po 115 dniach. To jest w ogóle rekord oczywiście Barda, no bo Bard to jest świeża dość klasa. Zresztą no raczej będzie ciężko w ogóle ten rekord komukolwiek pobić. No ale oczywiście jest to rekord również taki ogólny, nie tylko dotyczący Barda, ale ogólnie dotyczący wszystkich klas postaci, dlatego że jeszcze nikt tak szybko 400 poziomu nie wbił. Tutaj dla porównania mam na przykład wojownikiem po 175 dniach, zwiadowcą po 163, magiem po 178, zabójcą po 160, paladynem po 186, berserkiem, co ciekawe, czyli najlepszą klasą do takiego szybkiego levelowania, po 142 dniach, mamy łowcą demonów po 150, no i mamy druidem po 163, no i właśnie Koka Bardem po 115, więc no tutaj zdecydowanie rekord ciężki w przyszłości do pobicia. Kolejna sprawa, jaki tutaj jeszcze rekord padł na tym W58, no to jest ukończenie portalu solo. Portal solo ukończył po 90 dniach. Oczywiście na to wpływ, to że Bard w ogóle jest dobry w portalach, to jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest taka, że wpływ na to miały oczywiście bardzo mocne gemy, więc tutaj miał wtedy poziom 390 na tym Bard, no i po 90 dniach ukończył właśnie sobie ten portal solo. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze mamy z tego W58? To wam powiedziałem, tutaj mamy ukończone Tornado, dokładnie. Tornado ukończył na poziomie 392 i zrobił to po 92 dniach, więc tak samo, po 3 miesiącach w ogóle serwera ukończyć Tornado, ukończyć portal solo, no dla mnie to jest wow, jestem po prostu no w szoku, no ale no tyle grzybków, zresztą no mówię, Bard jest w ogóle mocny, nie? Bard jest mocną klasą, tu nie ma co ukrywać, jest dobry do lochów i tak dalej, zresztą to widzicie pewnie po moich odcinkach, no a tutaj jeszcze z takim nakładem grzybowym, no to jest w ogóle postać bardzo dobra, powiedzmy, do wbijania rekordów, chociaż wydaje mi się, że z tyloma grzybkami to i tutaj jakimiś paladynami też te rekordy by padały, no ale może kiedyś Koka zagra jeszcze jakąś inną klasą postaci, w ogóle on chyba na tym magu, jeszcze cofnę się tutaj, na W47 zakończył grę, z tego co się orientuję, on już tam nie gra, nie wiem w sumie czemu, nie mam też jakiegoś kontaktu z nim ani nic takiego, no ale tak czy inaczej, no mam nadzieję, że na tym bardziej będzie grał długo, bo naprawdę miło na taką klasę popatrzeć, na taką w ogóle postać, na taką osobę, która tak gra, no i fajnie na jednym serwerku sobie pograć. Dobra, dalej, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy to tornadko i chyba tyle, i chyba, aha, i jeszcze Marv, czyli ten ostatni tutaj w siedzibie głównej firmy Playa Games, czyli tutaj tego Marva Magusia, to też jest wypisane w tych rekordach, w ogóle link do rekordów macie w opisie tego filmu, jak chcecie to sobie możecie sami prześledzić, tak czy inaczej on jeszcze tego Marva jako Bard również po 90
57 dniach pokonał. Miał wtedy poziom 394, gdzie tutaj no na przykład dla porównania takim druidem Turor po 162 dniach dopiero, zabójcą po 262, łowcą demonów po 323, także no w sumie teraz jest to stopowanie lochów, więc też ludzie tak nie cisną, no ale tak czy inaczej, no tu jak sobie porównacie, jak wejdziecie w ten link do rekordów, który tak jak mówię jest w opisie tego filmu, to zobaczycie, że no wszystkie rekordy pobite naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno. No i ciekaw jestem, czy na przykład na takim W60, bo tu widzę, że Halo go goni. Na przykład Halo chyba pobił ówczesny rekord Koki, jeżeli chodzi o 300 poziom, bo zrobił to już po 12 dniach i to jest nowy rekord. Ciekaw jestem, czy Halo będzie po prostu cisnął, żeby te rekordy pobijać. Co do w ogóle jeszcze jego postaci, to ciekaw jestem, jak to wygląda z jego perspektywy właśnie odnośnie stopowania lochów. Jak wszyscy wiemy, stopowanie lochów, no naprawiaj się Topko, stopowanie lochów to jest bardzo dobra taktyka i bardzo, powiedzmy, taka która daje profit w przyszłości, jeżeli ktoś planuje długo grać na swojej postaci. No i jestem ciekaw, czy on tutaj będzie coś takiego robił. Na pewno wbił ten 400, żeby po prostu sobie pobić rekord, tu nie ma co ukrywać. I jeżeli teraz na tym 400 poziomie zacząłby te lochy stopować, to też to by nie było takie złe, jeżeli by tam potrzymał, nie wiem, do jakiegoś 480 albo coś takiego, na pewno byłoby to spoko. No ale z drugiej strony równie dobrze on może te lochy cały czas klikać, może tutaj grać na expa non stop, no a po prostu golda sobie nadrabiać legendarnym lochem, no bo mając tyle grzybów, to po prostu to farmienie golda z legendarnego lochu to jest czysta przyjemność, także może również tak robić i tak mieć najwięcej expa na serwerze i jednocześnie największe statystyki, więc no tutaj tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi w ogóle o podstawy, to jeszcze się porównamy, no tutaj mamy 3500 HP, więc powiedzmy niewiele mniej, no ale inteligencji tracimy do niego około 1700, więc no to już jest bardzo dużo, no i ta przewaga na pewno będzie z czasem tutaj rosła, no ale to nic takiego, tak jak mówię, chciałem wam nagrać taki odcinek, opowiedzieć w ogóle o tym graczu, no bo jest to dla mnie coś niesamowitego, wydać taką ilość grzybów w kilka miesięcy, nawet nie w pół roku, tylko w niecałe 4 miesiące, no ale jak widzicie, gra on bardzo mądrze i bardzo fajnie to sobie tutaj rozwija. No zobaczcie, tu w ogóle itemki już ma poulepszane razy 15, razy 14 po tak krótkim czasie zdobyć tyle surek, no ale to jest oczywiście konsekwencja tego, że farmi bardzo dużo tam legendarnego lochu, czyli po prostu surki do podziemi, surki do twierdzy, surki właśnie do kowala i tak dalej, no to wszystko mu tam oddaje, powiedzmy, no i dzięki temu może sobie tak mocno poulepszać te przedmioty, mógł tutaj bardzo szybko wbić sobie oczywiście salkę 20, mógł tą kopalnię gemów poskipować jak tylko mógł, dlatego ma taką dużą, no i tak samo kopalnie złota, zresztą też już zobaczcie 23 poziom, wiadomo, że na tym etapie te duże tak szybko nie lecą, więc no tutaj również bardzo, bardzo oddało, powiedzmy, to farmienie legendarnego lochu, no i podejrzewam, że każdą edycję będzie tak farmił, no i tyle, nie? I tyle, i to jest po prostu absolutne top 1 tego serwera. Jeżeli nie zakończy grać, no to nikt go tutaj raczej nie dogoni, totalny potwór, totalny, no nie wiem, no to jest takie klikanie, powiem wam, tak jak powiedziałem na początku, trochę śmieszne, nie? No bo mając takie fundusze na grę, tak naprawdę w ogóle nie odczuwasz tego, że wydajesz te grzyby, to jest dla ciebie takie granie bez ograniczeń, tak jak normalnie każdego tutaj, powiedzmy, ograniczają grzyby, tak on raczej nie czuje za bardzo tego ograniczenia, patrząc na to, ile tych grzybów może wydawać. Tu nawet nie wiem, jak dobije jakieś wyższe poziomy, powiedzmy, jak już mu gryf będzie dawał 10 milionów golda, czy tam nawet gemy mu będą dawać te 10 milionów golda, to on może po prostu te gemy skipować i na tym sobie farmić statystyki. Ewentualnie może jeszcze zrobić coś takiego, że no bo gemy to wiadomo, to tam cię, powiedzmy, jakoś surki ograniczają do twierdzy, no ale równie dobrze może na przykład, jak już będzie miał za jedno przedłużenie gryfa 10 milionów golda, to może po prostu klikać tego gryfa non-stop i tak sobie farmić statystyki, nie? No dla mnie to jest coś niesamowitego, dla mnie to jest wow, no ale tacy gracze istnieją i tacy gracze potrafią wydać tyle na gierkę. Mamy przykład Turora oczywiście z Polski, mamy tutaj chyba Niemca, no bo wygląda na to, że Koka to jest Niemiec, chociaż on tu chyba flagę miał czeską ustawioną, dokładnie, on ma flagę czeską ustawioną, tak? To jest flaga Czech, nawet chyba tak, nie chcę tutaj, czy jakiejś Słowacji, coś takiego, poczekajcie moment, może jeszcze sobie zerknę. A, tutaj nie ma napisanego, dobra, nieważne, chyba flaga Czech.
To jest chyba słowacka, nieważne, bo tutaj wyjdę na dzbana. Tak czy inaczej, no na screenie widać, że ma wszystko ustawione właśnie po niemiecku, więc może tak od labeki ma tą flagę czego ustawioną, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Nieważne, tak czy inaczej, no gracz na pewno topowy, na pewno myślę, że można go zestawić na równi z Turorem, jeżeli chodzi o takie wydawanie na grę, no i nie ma totalnie do niego podjazdu. Wszystko, tak chciałem wam nagrać taki odcinek ciekawostkowy, bo może nie zdajecie sobie sprawy, no ja tutaj wielokrotnie mówiłem, że ten Koka jest nie do dogonienia, że on tutaj ma bardzo mocne gemy, że bardzo mocno ciśnie i tak dalej, no ale nigdy nie stały za tym jakieś liczby, no a teraz widzimy, ile dokładnie wydał w tym czasie, żeby taką postać sobie po prostu zbudować, więc myślę, że odcinek dość ciekawy, no i tak jak wspomniałem, jeżeli podobają wam się takie odcinki ciekawostkowe, to pamiętajcie zostawić tego kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie w komentarzach, co wy o jego postaci sądzicie i co w ogóle o nim sądzicie, bo jestem ciekaw, tylko przypominam, bez żadnych tam głupich komentarzy i tam bez żadnego tak zwanego polactwa. Tyle, chyba wszystko co wam chciałem powiedzieć, to wam powiedziałem, przypominam, że link do rekordów jest w opisie, jeżeli chcecie sobie dokładnie prześledzić, jak tutaj przegonił, powiedzmy, pozostałe klasy pod względem tych rekordów, chociaż takie najważniejsze rzeczy wam powiedziałem, ale jak chcecie to sobie sami prześledzić, to macie tam w opisie, nie pamiętam jak to się nazywa, ale tam chyba będą po prostu rekordy i link do tego, także na spokojnie, wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!